Rozpoczęła się dziś dwudniowa konferencja ministerialna na rzecz wolności religijnej. Celem wydarzenia, jakie w tym roku na skutek pandemii odbywa się online, jest przede wszystkim walka z prześladowaniami na tle religijnym oraz poprawa jakości życia osób dyskryminowanych z powodu religii i przekonań. Problem dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym jest dziś bardzo poważny. W sposób szczególny dotyka on chrześcijan, mówi Konrad Ciempka z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Według raportów Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ponad 320 milionów chrześcijan doświadcza różnych dyskryminacji i prześladowań z powodu wiary. W 21 państwach chrześcijanie są krwawo prześladowani. Debata na temat wolności religijnej jest więc szczególnie potrzebna. I to na szczeblu międzynarodowym. W tym celu już po raz trzeci zorganizowana została konferencja ministerialna na rzecz wolności religii lub przekonań. Dwie poprzednie edycje zwołały Stany Zjednoczone. W tym roku wydarzeniu przewodniczy Polska. Szanowni Państwo, miałem nadzieję spotkać się z Wami wszystkimi dziś w Warszawie, ale bezpieczniejsze jest obecnie zorganizowanie wirtualnej konferencji. Mówił szef polskiej dyplomacji, profesor Zbigniew Frau, otwierając. Tegoroczne spotkanie. Zaapelował też o wsparcie inicjatyw, które mają na celu promocję i wzmocnienie wolności religijnej na całym świecie. Podkreślił, że współpraca w tym zakresie jest dziś potrzebna jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ta konferencja jednoczy różne narody i różne tradycje, które łączy wspólne przekonanie o fundamentalnej godności wszystkich ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Mój kraj stoi na straży podstawowych praw każdej kobiety, mężczyzny. I dziecka, a atak na wolność religijną i wolność wyznania to atak na jedno z najważniejszych spośród praw człowieka. Podkreślił z kolei sekretarz stanu USA Mike Pompeo, wyrażając wdzięczność Polsce, ojczyźnie Jana Pawła II, za współpracę przy organizacji konferencji broniącej fundamentalnych praw człowieka.